Oglądacie Music Express for Fun TV, a teraz będzie o kolejnej fobii, która związana jest z czymś długim. Związana jest ze strachem przed wymawianiem wyrazów wielosylabowych. I ta fobia nazywa się, uwaga, muszę przeczytać, bo to... Trochę cierpimy na tą fobię. Hipopotomonostroses-kuipedaliofobia. Czyli osoby cierpiące na tą fobię cierpią w ogóle na wymawianie tej nazwy. Hipopotomonostroses-kuipedaliofobia. Gorzej do apteki po leki na to. Dzień dobry, poproszę leki na hipopotomonostroses-kuipedaliofobia. Nie, jednak wezmę witaminę C.